Czego można się zatem spodziewać po prezydenturze Lagarde? No, zaczyna ona od zaproponowania przeglądu polityki pieniężnej, czyli chce troszkę zaproponować taką furtkę, która pozwoli jej uniknąć bezpośredniego konfliktu już na początku. Mówi, słuchajcie, przejrzyjmy wszystkie nasze narzędzia, zastanówmy się nad co jest tak do końca naszym celem. Wiadomo, że jest to cel inflacyjny, ale być może warto lekko go zweryfikować. Da w ten sposób pewnego rodzaju upust temu konfliktowi w procesie, który jest jednak żmudny i długotrwały i może zaowocować takimi nowymi celami, nową polityką Europejskiego Banku Centralnego nawet dopiero w 2021 roku. Natomiast patrząc szerzej na oczekiwania wobec EBC, no wydaje się, że Lagarde jest trochę w przegranej pozycji, ponieważ od Europejskiego Banku Centralnego oczekuje się tego, do czego nie został on stworzony, czyli do spełniania cudów. No, banki centralne mają w dzisiejszej gospodarce przede wszystkim za zadanie stabilizować zmiany cen, mają zapewnić to, żeby inflacja była dość niska i stabilna, natomiast no, nie mają zapewniać powszechnego dobrobytu i szczęśliwości. Tutaj potrzebna jest rozsądna polityka gospodarcza w dużo szerszym zakresie, a w Europie oznacza to trudne reformy strukturalne, na które politycy, szczególnie pod presją rosnącej popularności ugrupowań populistycznych, nie chcą się decydować. Wydaje się zatem, że znowu EBC będzie takim chłopcem do przesyłek, któremu będzie się mówiło, zróbcie jeszcze więcej, podkręćcie coś, żeby ten wzrost gospodarczy całkiem nam nie umarł. No a to jednak wydaje się polityka, która na dłuższą metę może się zemścić.